Widzowie, dzisiaj gramy w LEGO Star Wars Skywalker Saga. Przeszłam kilka misji poza odcinkiem. I tak, dzisiaj sobie gramy. Okej. Ja jakby co gram na PS4, więc będzie no. Okej, jesteśmy Qui-Gon Jinnem. I zobaczcie tak. Możemy zmienić postać. W ogóle zupełnie inaczej niż w tych innych grach LEGO. Możemy sobie przybliżać na przykład i rzucić mieczem świetlnym, jeżeli mamy Jedi. Kółkiem, jeżeli gra się na PS, no to możemy ten. Możemy rzucać, to jest fajne bardzo. To mi się bardzo spodobało, że możemy rzucać na przykład w inne postacie, na przykład tym mocą. O, tu mamy jakieś questa. Okej. I coś tutaj aktywuje? Co? Nie wiem, okej. Coś mi przyszło jakiś. No, to jest jakiś chyba quest. To chyba tak po prostu nie powinno być. Mam po prostu tak całkiem przez przypadek. O kurde, co się dzieje? I dobra, i co? Udaj się w wielką arenę w Mos Espa i weź udział w wyścigu. Aha. Czyli mamy iść. O, patrzcie, to są jumpowe, tak? Jump. Dajcie mi go. Masz. Nie, sorry. Nie, no, jumpy są fajne. Nie, sorry, no. To albo dobra, nie robię cięcia. Idziemy. Widzicie co, zrobię cięcie, więc widzimy się za chwilę. Okej, widzowie, jesteśmy już. Sorry, że musiałem zrobić cięcie, no ale. Okej, wyścig, bo no ta klasa. Chcesz rozpocząć poziom? Tak. Dobra, ładuje się. Nie wiem, czy nie podzielę tego odcinka na dwie części, bo chodzi o to, że tutaj coś nie mogę właśnie nagrywać. Mało miejsca chyba mam, będę musiał pokasować niektóre nagrania, które w ogóle nie potrzebuję. O nie, oni są głupi. Mam takie głupie nazory. No dobra, tutaj mamy jakąś kwestię. Aha, to jest ten oszust. Chyba tak? Nie jestem pewien. Nie będę zdradzał spoilerów czy coś. A tam kibice nawet są. Okej, widzowie. Zaczynamy. Ale fajne. Okej, ruch to będzie ten. Przyspiesz. A, dobra. O, kurde. Nie wiem dokładnie jak to się robi, ale chyba coś zaczynam ogarniać. Fajne to. Powiem wam, widzowie. O nie. Powiem wam, widzowie, jest mega fajne. Nie wiem dokładnie gdzie mam lecieć. Okej. Tutaj. Aha, mamy minimapkę, okej. Ogólnie wam bardzo polecam, widzowie, tą gierkę. Naprawdę jest mega fajna. To chyba najlepsza gra LEGO, jaką grałem, a dużo grałem. O, mamy mini zestawik. O, kurde. O nie. Dobra. Musimy jechać szybko. Au, kurde. Opie, co ty robisz? Dobra, gramy. O! Chyba już przycignęliśmy kogoś. Dobra, lecimy. Już wszystko ogarnąłem chyba. Wszystko ogarnięte. Nie, fajnie to wygląda. Powiem wam, chyba to jest najlepsza gra LEGO. Przynajmniej moim zdaniem. Wy możecie mieć inny, nie? O! Tak! Przycignąłem go, ale to nie wiem, że to chyba nie jest element gry po prostu. Zginę. Chyba tak?
Ja nie wiem. Chyba jestem na prowadzeniu. Tak, jestem na prowadzeniu. Kurde, nie wiem co mam robić. Szybko, okej. Kurde, powiem wam, fajnie się gra. Naprawdę. O, zobaczyłem ten klocek Kyber. Jakby ktoś nie wiedział, bo za to można kupować ulepszenia i ogólnie bardzo polecam tą grę, bo fajnie się nią gra, jeżeli lubi się na przykład Star Warsy, ale do fanów Lego też fajnie się gra, naprawdę. Okej. Okay. Już chyba zacząłem. Dobra, damy. Prześcigamy. O, ostatnie okrążenie, dobra. Musimy dać z siebie wszystko, widzowie. Bo widzicie, że coś tutaj nie za bardzo. Okej, szybko. Nie wiem, czy się chyba. Nie, chyba się nie uda. O kurde. Co on robi? Nie, no naprawdę. Okej, okay, musimy być chyba pierwsi. Czyli że jak ten, to się nie zaliczy quest. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ale to by było chyba zbyt trudne, bo to w końcu gra na 10, przypominam. Nie, nie może być jakiś super, mega trudny ten poziom. Pierwszy raz w ogóle gram na tym poziomie, więc nie wiem dokładnie, ale chyba tak nie powinno być. Chyba powinniśmy od razu wygrać, bo tak w tej chyba w filmie było tak. Okej, okay, chyba minuta odcinka już jest. I okej, okay, mam to. Yeah. Dobra widzowie, podzielę to na dwie części, więc trzymajcie się i cześć.